Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu malgré tout, Covid plus canicule. C'est super sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Attends un peu de lumière. J'ai plein de remerciements à faire. Je commence par notre équipe technique. L'encadrement est vraiment super et précieux. Je voudrais remercier aussi nos collègues d'autres ateliers, Gilles et Isabella, pour avoir tout fait. Finalement, ils ont forcé les choses, ils ont forcé le destin pour que ce festival puisse aboutir cette année aussi. Donc merci Gilles, merci Isabelle, s'ils sont là. Je remercie bien sûr évidemment nos étudiants pour leur passion, leur énergie, leur motivation. J'ose espérer que ces spectacles, vous allez voir plein de cris, de fureurs, de chaos, leur a permis de se défouler, de purifier un petit peu toute cette énergie négative accumulée depuis les dernières années. Moi, en tout cas, ça m'a défoulé. Et je remercie aussi mon collaborateur, collègue, ami, Mateusz. Merci beaucoup, Magda, merci à toi. Bonsoir, mesdames et messieurs, merci d'être venus pour voir ce petit bout de spectacle qu'on a su monter, en fait, contre vents et marées, en particulier contre la pandémie et toutes les difficultés que ces situations ont amenées. Je ne reviendrai pas en remerciement de Magda, en fait, parce que là, ça a déjà fait, mais je voudrais juste rajouter deux choses. Tout d'abord, je retourne vers ceux qui vont monter sur scène d'ici quelques minutes pour vous dire, là, officiellement, devant vos proches et vos parents, que ce que vous allez voir en ce moment, c'est en fait une sorte de rituel de passage qui arrive toujours aux étudiants de Pologne en deuxième année. C'est une chose que de répondre à l'oral d'un cours, d'attendre un examen et ainsi de suite. C'est une autre chose que de partager les émotions, les énergies, les corps, les intelligences, ce qu'on fait pendant un exercice théâtral. Vous les avez de toutes les manières, vous avez fait un excellent travail et j'en suis extrêmement fier, touché. Et heureux de pouvoir le faire avec vous et avec Magda. Une autre chose, je suis particulièrement ému et content aujourd'hui parce que celle qui m'a tout appris au niveau théâtral, celle qui a tout appris à l'acteur principal de la pièce que vous verrez tout à l'heure, Monique Stanis est avec nous ce soir, tout en haut. Et j'aimerais, si vous voulez bien, vous encourager nos petits étudiants et pour remercier Monique de son travail, qu'on commence ce spectacle par un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et je laisse le mot de la fin, le mot de l'ouverture à notre directrice, Mme Sonia Colbert. Je n'ai plus rien à tous ces remerciements. Je voudrais vraiment qu'on commence encore une fois par un tonnerre d'applaudissements à Mateusz et Magda qui se sont démenés, à nos étudiants qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour que ce spectacle contre vents et marées, on n'était pas sûr qu'il serait en présentiel, seulement étrange, on n'était pas sûr que les conditions techniques seraient réunies, que les répétitions pourraient avoir lieu. C'est une longue lutte de tout un collectif et je suis très fière d'eux et je vous remercie d'avoir tenu bon, d'avoir lutté pour que cette fin d'année qui sera étrange, qui clôturera cette année encore plus étrange, où nous ne nous sommes quasiment pas vus, puisse se terminer par des passions qui vont exploser sur scène. Donc merci pour cet effort, merci pour cette passion et je suis très impatiente de découvrir ce grand bout de spectacle que vous nous avez préparé. Bravo et encore une fois, applaudissons-les. Mesdames, Messieurs, pour ce voyage, je vous demande de mettre vos téléphones en mode avion.
troszeczkę świeże, wreszcie po powietrzu już zapomniałem, jak pachną grzybki, błoto i wącik i zwierzyny. O, Kasiu, Kasiu, czy ty widzisz te piękne ptaszki? Czy słyszysz, jak pięknie śpiewają? Gdzie my sumienie? To i na brodę. Srebrne ptaszyska. Wrzeszczą, kraczą, twą napisał Bóg. Ja, i tak, kocham klasztor modlitwy i posty. To wielka, potężna radość. Obcowanie z Bogiem, jedyna radość. A jednak tak pięknie te pola, lasy. O Boże, czy to grze, że one mnie tak cieszą? Ja nie wiem, skąd się biorą te zmiany we mnie. Radość, smutek, tylko Bóg jest dawcą radości. Udam się na parę chwil do karczmy, bo strasznie zbłędę. Witam księdza. Poda coś do jedzenia, może coś smakowity? A, nie, dziękuję. Aha, jakie młotko, wicety młotko. Nie wiedziałem, że w ojcowi jezuici się przed młotką wzbraniali. A, pani księdza poleczła, jednak poprosił to szkoda kapuśniaczku. I będzie pochwalony? Tak, jaki? A ojciec to wróci dokąd? A święte panienki czekają na księdza, nie mogą się doczekać. No to niedobrze. Na mnie? No, cóż, na księdza. To przecież nikt nie wiedział, że mam przyjechać. One już tam jedzą, jak takie coś wszystko naprzód powiedzą. Ach, tak. Wiele tylko, że to ze skłamią, pan sesji dziedzictwa. No, a skąd pan to wszystko wie? Skąd pan to moczyło dla panienek? Krąbier pali kto inny. No, a to domyślisz i dopuszczali są za mury? No tak, kilku, same sobie przecież drewna nie mogą biał byka, nie ubiła ani barona, nie zawsze. Ale siostro chyba mięsa nie jedzą. Jedzą, powiadają, że je diabeł kusi. No to niedobrze. Dlaczego już niby? Proszę, wie dlaczego? Ksiądz wie dobrze, bo ksiądz nie chce nic mówić. Nie trzeba gadać po próżnicy ty. Ksiądz jest o wszystkim poinformowany. Panie Boże, odpuść. Nie gadała się o takich rzeczach, nie macie o tym żadnego wyobrażenia. Tylko my, teologowie, coś o tym wiemy. Wy winniście modlić się i milczeć. No cóż, szef, dobrze, może powróżysz ojcu. Dlaczego nie? Ksiądz także mają swoje oceny. Jedna panna przed wstąpieniem do klasztoru zasięga jego rady. Powiedz mu. Ciuś, ja mu powiem. Wszystko mu powiedz. No ksiądz teraz jest w podróży. Powiedz mu, co kogo spotka w tej podróży. Kogo zobaczy. Zobaczy, bo wie, to będzie młotką. Tego to akurat do nas nie brakuje. Biedniejki, ty biedniejki. Po co? Biedniejki, por błotu, co to robisz? Za powodzenie ksiądza katolika. Nie jestem katolikiem. To będzie mi ksiądz. Książę Wieram, ja także wybieram się do klasztoru. Idę na podwyższenie świętego krzyża. Może byśmy tak poszli razem, że dwóch będzie raźniej. A skąd pan, panie bracie? Wieś taką mamy, 4 mil od Płocka, same Włodkowicze tam siedzą. Jeden na drugim metrze ci przegania. To co, pójdziemy razem, ojcze szanowny? A, niezbadane są drogi opatrzności Bożej. Dobrze, niech i tak będzie, ale dziś już jestem zmęczony, więc jutro pójdziemy. Ja bym chciał do komory, gdzie będzie spać. Zaraz, Kaziuk, zaprowadź księdza, Kaziuk! Niech się księdz dobrodzie nic nie boją, tu zło przystępu nie ma. Dziękuję, dobranoc. Pani, dziękuję ci za twoją obecność. Wiem, że nie jestem ciebie wart. Panie, nie zasługuję na twoją miłość. Przepraszam cię, ojcze, za każdy grzech. Wybacz mi, panie. Proszę cię. Przyjdź. Panie mój, panie, dlaczegoś mnie opuścił? Widzę cię, bo się sierdzisz, bo świeżdżę przez tą uchwalę się. Jest jeszcze nigdy nie usłyszałem tak na mocy. Ale plecy mnie bolą, to co się modli? Cóż, Kaziu, odprowadzisz biednękiego? Muszę spać. A wódki się jednak darzy, nie tak on jest przemięźliwy. Powiedz ty temu, ciągle będziesz w tym pracy, że przemięźliwi oni czy nie? Strzemięźliwi. A panienki ludzieńskie czy też świńskie mięso jadają? Po co im świńskie mięso? One mają tam inne życie! Co mi takie rzeczy gada się też przed nocą? A wszyscy wiedzą! Co z tego, że wszyscy wiedzą? Nie gadaj tyle jeszcze, czego złego w niedobry czas wypowiesz. Ja z pani dobrodziejki zaraz kartę wypędzę, tym gminem trzeba wyganiać. Panie Wincenty, tam nie można gadać, tu straszne rzeczy się dzieją! Jakie Wincenty? Powiedz nam was, pani, no powiedz nam prawdę, jak to tam jest w tym klasztorze? I jak tam te diabły głuszył? Oj, takim ciekaw, że chyba do jutra nie wytrzymam. Jutro nie ma egzorcji. O, szkoda. A pojutrze? Pojutrze też nie. Niszki nasze do spowiedzi chodzą. Do spowiedzi? To one diabła mają ze skóry, a do spowiedzi chodzą. A diabeł, ma Pan Bóg, Panem Bogiem.
Nie gadajcie takich rzeczy po próżnicy. Jakie po próżnicy, kochany panie gospodarzu? Jakie po próżnicy? Przecież to dla mojego zbudowania mnie musi pani opowiedzieć. Jakie to tam są te panienki? I jak to się tam wszystko stało? Czy to prawda, że ojciec Ganis był czarodziej? No cóż, milczycie wszyscy. Ach Boże, wy naprawdę żałujecie nieboszczyka proboszcza. Żałować nie żałujemy, ale zawsze człowieka szkoda, chociażby najgorszego. A jaki on był? Święty nie był. A skwierczał jak lepszy. Jak to można tak człowieka palić? Jedz. I jak go spalili? Wzięli, wywlekli go i spalili, a obleczenie z niego zdjęli? Obleczenie samo od ognia najpierw się spali, a człowiek zostaje nagi. Sąd przecie był, biskupi. Cię biskupy przyjechały, co? I osądziły go? No to widać, że czarnoksiężnik, skoro go takim biskupi osądzili. Naprawdę, ja to wierzę w nasz Kościół święty katolicki. Chron nas, panie! Chron złego słowa! Powiadam wasz możci zanić tego biednego proboszcza, to całkiem bez żadnej przyczyny spalili. Sami to teraz wiedzą. A panienki tańczyć nie przestały? Boga tam jeszcze lepsze sztuczki podskazują. Nic nie poskutkowało. To znaczy, że czarodziejem nie był. Darmo tu się stracił. A darmo, serce, darmo. Co za galimatias. Zdrowie nieboszczyka. Patrz, pan idź pan spać. Kaziu, coś taki zły. Spać mi się. No to idź. Dobranoc. Dobranoc. Jadnę. Uwaga, panie bracie. Czekamy na księdza matka przeżona od wczoraj i wczoraj jeszcze czeka. Wiedział już o przyjeździe od samka brana, a dzisiaj kazała zaraz zaprowadzić do mojego lekarza. Dziękuję, już nie dam. Nie, nie, to takie małe efekty z aparatorium. Ta matka przeżona rozmawia z ważniejszymi osobami. Już tam niby nikt nie przeszkadza. Proszę, ja pójdę przodem. Witam ojca dobrodzieja. Cieszę się, że go widzę. Czekaliśmy na ojca od dawna jak na wibawicjela. O, siostro, siostro, nasze wspólne modlitwy pomogą. Już od kilku miesięcy doświadczam tutaj nieszczęścia. Trapią nas wielkie biedy cyksierza, którzy tutaj już od dawna są, nie mogą sobie z nim dać na radę. Cała nadzieja moja i niech sióstr, wojsk. Mąż taki święty. Ja mam polecenie zajęcia się wyłącznie twoją osobą, córko moja. Inne zakonnice będą pod opieką tamtych księży. Tak? To dobrze. Zresztą, jeżeli mnie trochę opuszczą, to nie będą się ci małej kuchni, sióstr. Ale na mnie wszystko zaczęło. A, ja postaram się wygnać tego demona. Ja mam w sobie dwie rzeczy, demony. Nie wiesz im, córko moja. Zresztą, jeden demon może przybrać wiele imion. Zło może przybrać wiele kształtów i postaci. Myślę, że aby dobrze przygotować się do pracy, która nas czeka, musimy przygotować się do komunii i do spowiedzi. Dawno nie byłyście u spowiedzi, córko moja? Od chwili pierwszego pytania to jest to długo. To bardzo długo. I dlaczego tak długo odkładałyście pokutę? To nie my. To demonie nie pozwalały nam na przystąpienie do sakramentów. A czy to czasem nie wasze własne lenistwo duchowe wcieliło się w te demonki? A więc ojciec nie wierzy w moje opętanie? Moje dziecko, niestety muszę wierzyć, choćbym nie chciał, ale niezbadane są drogi, którymi szatan dostaje się do naszej duszy. Tym czasem biła to droga czarów. Któż ja jestem skromna, siostra, żeby nam nie spadło aż 9 potężnych demonów? Bo to są najpotężniejsze demony, prawdziwi książęta piekieł. Skąd wiesz, córko? Oni zawsze mi to mówią, to są mocarze. Każdy chrześcijanin winien mieć sumienie, które mu wskaże granicę między czarnym a białym. A czy to z mojej winy ksiądz Garniec jest złem? A niech ci na to powie twoje własne sumienie. Jeżeli ksiądz Garniec był mnie winny, a tak zdaje się... Winy! Winy! Wierz mi, ojcze, gdybym ci opowiedziała wszystkie okropności, wszystkie wstrętne rzeczy. Ale o tym innym razem. Teraz mi, ojcze, musisz poznać moje wnętrze, moje cierpienie. Przecież ci masz mnie wierwać z odkładnej samotności. W jaką mnie strąci Pan Bóg? Ach, usiądź, córko. Każdy z nas musi dźwigać swój własny krzyż. Ale pamiętaj, że każdy ma przy sobie najlepszego towarzysza, którego może wezwać w każdej chwili. Pan nasz i opiekun, towarzysz nasz i ojciec jest zawsze z nami. Broń mnie, ojcze duchowy. Nie, człowiek jest zawsze jak dziecko. Idźcie do swoich obowiązków. Ja się wszystkich zajmę. Kochaneczku, nie mi
myślę, stary, że tu zeklęty, zeklęcie, to jest wędrzonej wody twojego łacińskiego gadania. My, jak już raz wierzmiemy po swoje opieki jako sztuczniczko, nie tak łatwo nie puścimy. Jeszcze cię nie zabierzemy! Straszna odpowiedzialność. Święty jesteś człowiek, ale czy diabły posłuchają twojej świętości? Nie wiadomo. Oj, wola Boże. Bo widzisz, kochany, niekiedy święty jest zbyt naiwny, łatwo go zwieści. Ładny jesteś mężczyzna. Garniec też był przystojny bardzo i to go zgubiło. Baby, to mniszki się na niego wzięły, ja sobie mogę tam chodzić. Za brzydki dziadla niech jestem ślić, o mnie nie będą. Te ogarcu śniły? Ukazywał się im? Ponoć? Za rączki ponoć brał i różne świństwa pokazywał. Czorek wielki, tak! O, się mój drogi, jakie zgorszenie! Babskie gadanie tylko. Ty jak to wciąż nie wierzysz, że pokazywał? One tego tylko chciały, bo te baby same tam siedzą, bez chłopów i różne rzeczy sobie marzą. Babska natura taka. Musisz się ksiądz oswoić z niejednym. Nie wstydzić się tak bardzo, toż to ludzkie sprawy. Już to diabelskie, diabelskie sprawki to są. A może by tak przez diabła Boga w tę duszę wprowadzić? Jakże to? Ba, kto wie, czy to zły sposób? Diabeł w duszy ludzkiej jest jak to piwko w szklance, wypełnione po brzegi, a my go wypędzamy i dusza staje się jak pusta szklanka. Wtedy wystarczy nawet do niej Ducha Świętego po brzegi. Najpierw dopuścić diabła, oddać mu wszystko i na czystej, świętej wody. Ale dusza ludzka nie ma kształtu szklanki. Jest raczej jak włoski orzech, pewno w niej zagłębień, zakamarków, dziurek, kawałków. Kiedy tak diabeł uchodzi wypędzony, to może zostawić w głębinie duszy ludzkiej jakąś cząstkę swoją, jakąś kropelkę diabelstwa, która popsuje. Aha, świętą wodę Bożą. Ale jeżeli Bóg na to zezwala, pozwala wejść diabłu w duszę, to musi mieć jakiś zamiar, jakieś święte znaczenie. A chyba, że tam wcale diabłów nie ma. Ale jakże to możliwe? Może to tylko babskie fanaberie tylko. To niemożliwe. Takie biedne, słabe kobiety, takie niewinne, takie święte. To niemożliwe. Ksiądz to w ogóle kobiet nie zna. Nie znam. Dzieckiem do klasztoru poszedłem. Kobiet nie znam wcale. Może Cadyk nam pomoże, co młody człowiek. On wie? Znaje. Co? Nie znam, nie следовало było widzieć. Ani настоящие демоны. No i właśnie, powiedz, co to są te demony w ogóle? Священник спрашивает бедного Равина. Священник не знает. Его не учили катехизм или это просто нехватка ёбаных ангелов? Ангел покинул матку Яну, и она осталась одна. И она сошла с ума? Не шить, Жиде, тебе не сделал. Ходи же, бедная кобета, шеменьче. Пусть с ней. Пусть устает. У каждой судьбы, у каждой женщины такая судьба. От судьбы не уйдешь. Powiedz mi, co wiesz o demonach? U nas jest swoja nauka, u nas swoja, u nas swoja. A kto zaznał satanu? No! Bu! A kto mógłby inny? A co jeśli satana stworzył ten mir, grzeszny, grzebany mir? Ty nie bluźni, ty! Jeśli Bóg zostawił ten mir, to dlaczego w nim tylko zła? Śmierć, wojna, болезни, страдания. Почему они ебут наших дочерей и матерей? Почему они убивают наших сыновей? Почему? Джек Первородный! Грех. А почему Бог допустил этот первородный грех? Не верь, до холеры, тайница можно! А может быть из-за любви? Может быть из-за любви сатана проникает в душу человека. Он позволяет ему это сделать. С милостью! Że też to miłość do szatana. A ja nie lubię, że osobie się może przysłowić miłość. Satana wchodzi w duszę i zabiera jego. Satana nie odkrywa duszy i zabiera.
Любовь сильнее смерти. Я же от тебя ничего не дам. Хотите знать это все в один момент? Что учил дед моего деда, его дед, прадед, прапрадед, что было написано в Торе и Тимуре, что было написано на пергаменте. Вы хотите знать это все знать? Затри ебаное слово и немедленно... Ну, ебаный в рот, ну сделайте мне просто одолжение, реверс и квитанция. Разве вы не знаете, что они уже дали вашу душу, как улитки, чтобы забрать оттуда вашу мудрость? Они были первыми из четырех элементов, теперь покинули их. Они уже в вашем сердце, сердце, сердце. Демоны в твоей душе! Брэч ты! Брэч, 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 ты изначально стандитый! Брэч ты! Mam Józefie! Ani żebym się dzisiaj nie modlił, ani prewiarza, żeby mi on mówił. Oj, biedna ty duszo moja jesteś. Dusza potępiona, dusza zbawiona. Mój Boże! Mój Boże! Jak mam wypędzić demona z siostry Joanny? Jak zmusić do posłuszeństwa? Chcę być opętany jako ona. Jeżeli diabeł z niej wyjdzie i mnie opęta, nie lękam się, nie lękam. Jak się siostra czuje? Ojciec jest jeszcze gorzej. Oni nie dają mi chwili wytchnienia. Nie martw się, córko. Tym razem poradzę sobie z tym. Miej wiarę. Córko, oto będziemy modlili się razem. Córko, staraj się napełniać swoją duszę niebiańską miłością i oddać sercu boskiemu miłość, którą nas ukochało. Jak możesz nie odpowiedzieć miłością na miłość? Miłość wypędza zło. Módlmy się wszyscy razem. Ojcze nasz. Gloria Patri et Filio. Wziąłem cię za rękę, aby przeprowadzić cię do krańca ziemi i wezwałem cię z miejsc najodleglejszych. Wezwałem cię, a nie pożyczyłem. Nie lękaj się, albowiem jestem z tobą. Siostro, pragnę twojego zbawienia. Gdzież jest zbawienie?
Mów mi wszystko, co cię męczy, wszystko, co szarpie twoje wnętrzności. Ja wszystko wezmę do siebie. Ja pochłonę każdy twój grzech, każdą twoją nieprawość. Zostaniesz czysta i umiejętnie żyjąca. Najstraszniejszą rzeczą jest, że mam upodobanie w szatanie. Sprawia mi radość to oglądanie. Dumna jestem, że mnie ten los spotkał. Zostało ich tylko 4 po reszcie, wypędziłeś ojcze. Cóż się stanie ze mną, gdy ani jeden się nie ostanie we mnie? Siostro, ja myślę, że ty sama stałaś się szatanem w duszy swojej. Myślisz tylko o swoim wywyższeniu. Przywołujesz z powrotem demony, które cię opuściły. Módl się o cnotę i pokorę. Możesz wszystko w tym, który cię umacnia. Oni się budzą, gdy tylko zaczynam się modlić. Jasno, ty grnąbnie i opornie się cofasz. Nie chcesz iść drogą, którą ci pokazuję. Dokąd wiedzisz, stary grzechu? Tylko chcesz, żebym się uspokoiła. Dobrze powiem tobie. Niejednokrotnie otwieram swą duszę, aby w nią wchodziły demony. Ty chcesz mnie uczynić taką samą zakonnicą, jak ojciec mój chciał mnie uczynić córką, matką i żoną. Ty mnie chcesz wiedzieć, modląco się z rana, w południe, wieczorem. I co mi za to obiecujesz? Zbawienie? Ja nie chcę takiego zbawienia. To lepiej już z tabłami. W imię ojca i syna, córko moja, uspokój się. Ojcze, uczynię święto. Córko, tego uczynić nie mogę. Jesteś już? Jestem. Zabierzesz mnie zupełnie? Zupełnie. Odejdź zupełnie, odejdź ode mnie, nie męcz mnie już, odejdź. Odejdę, odejdę. Ale jeśli cię porzucę, będę musiał wrócić do matki Joanny. Wtedy nie opuszczę na wieki. Nie odchodź. Jak to?
I owszem, porzucę. Będę święty, zbawiony, jasny, jak wy to tam mówicie. Ale bardziej lubię się wcielenie liście. Zostań, zabierz mnie. Niecały jeszcze jesteś w mojej mocy. Oddaję się na zawsze. Oddaję ci się, ale nigdy już nie wrócisz do siostry Joanny? Nigdy. Będziesz święta. Na zawsze. I będzie zbawiona. Będzie święta, święta. Ale nie wzywaj Boga. Co czynić mam? Pamiętasz siekierę? Pamiętam. Dobra, pamiętam. Dobra.